Julcia, odłóż telefon, pogadamy sobie. Jak tam w szkole? Właściwie to nic ciekawego. Znaczy, znowu narozrabiałam, znowu mama będzie zła, ale miejmy nadzieję, że nie zauważy. Jakby w szkole jest nudno i to dość bardzo. Jakby w sumie szkoła nie ma sensu, jakby życie nie ma sensu, w szczególności moje. To czyje życie ma sens? No, na przykład Kryśki. Kryśka ma dobre oceny, dobre relacje z rodzicami, jest grzeczna. No, żyć nie umierać. Wiesz co, Julcia, ale my nie znamy życia Kryśki. Na pewno są też sytuacje w jej życiu, które bardzo jej ciążą. No, w sumie, może masz rację, ale to jeśli Kryśka ma problemy, ja mam problemy, to czy jest na świecie ktoś, kto nie ma problemów? Kurczę, gdyby istniało takie jedno słowo, które po jego wypowiedzeniu zmieniłoby wszystko na lepsze. Kochana, bo jest takie słowo. Ono nie działa od razu, ale działa najbardziej. I wysłuchaj pewnej historii. Wyobraź sobie dziewczynę w twoim wieku. Młoda, piękna dziewczyna. Miała różne plany, a te malowały się kolorowo. Miała narzeczonego, super partia. Wszyscy, którzy go znali, wiedzieli, że to najlepsza partia, jeżeli nie w tamtym stuleciu, to co najmniej w dekadzie. Drugiego takiego to ciężko było znaleźć. Dziewczyna ta miała na imię Miriam, a jej wybranek Józef. Szalała za Józefem. Super facet. Potrafił się świetnie bawić, ale jak trzeba było zachować powagę i postawić na swoim, to robił to bez zmrużenia oka. Upomniałby nawet radę starszych. Mało kto miał tyle odwagi. Ludzie go szanowali też za to, jaki był robotny. Był stolarzem i na pytanie o zamówienia odpowiadał: trudne zamówienia załatwiam od ręki. Na cuda trzeba chwilę poczekać. Oczywiście do Miriam zgłaszali się też inni chłopcy, ale jak łatwo się było zorientować, wybór był dokonany. Tu dopiero się zaczęła historia naszego słowa. Tutaj trzeba mieć naprawdę wielką wiarę w moc Pana Boga. W innym wypadku nie słuchaj dalej. Otóż Maryja zaszła w ciążę. Jak to się stało? W tym czasie wszyscy w Izraelu, czyli kraju, w którym mieszkała Maryja, czekali na Mesjasza. Kogoś, kto uratuje ich naród od całego zła. Tak jak dziś, wszyscy myślą, że koniec świata kiedyś będzie, ale na pewno nie jutro. Tak wtedy myślano, Mesjasz przyjdzie, ale nie do mnie. Tym większe było zaskoczenie Maryi, kiedy przyszedł do niej anioł z informacją, że Bóg sobie wybrał ją na matkę Mesjasza i że ojcem będzie sam Pan Bóg. Być może Maryja doświadczyła wtedy tego, co wy nazywacie mindblownem? Być może, ale trzeba brać pod uwagę, że tak jak Józef był super partią, to Maryja w powszechnej opinii była jak Mercedes S klasy pośród trabantów albo Louis Vuitton przy jednorazowych tasiach z Biedronki. Taka była niesamowita. Miała stracha, bo gdyby wyszło na jaw to, że jest w ciąży, a nie jest jeszcze żoną Józefa, to spotkałaby ją wielka kara. Kara znacznie gorsza od 3 lat zakazu używania telefonu, pleja czy komputera. Dużo gorsza. Postanowiła, że wypełni wszystkie słowa, które Pan Bóg do niej powie. I okazało się, że dzięki temu sama została wypełniona tym słowem, o którym jest cała ta opowieść. Dalszy ciąg tej historii będzie właśnie historią noszenia tego słowa, które stało się małym bobaskiem schowanym pod sercem Maryi. Gdy Józef dowiedział się o tej historii, z początku chciał oddalić Maryję od siebie i sprawić, by urodziła dzieciątko z dala od ludzi, którzy chcieliby jej wymierzyć karę za to dziecko. Anioł jednak przyszedł do niego we śnie i wszystko mu wytłumaczył. Odtąd Józef starał się, by Maryi i dziecku nic się nie stało, a nie było to proste zadanie. Już na samym początku mieli wielki problem, bo gdy Maryja miała rodzić dziecko, Józef musiał ją zabrać w daleką podróż, a wtedy samochodów nie było, to i podróż nie była łatwa. Wędrowali długo do miasta Betlejem. Tam mieszkała cała rodzina Józefa i tam musieli się udać, bo Cezar zarządził spis ludności.
Wszyscy w całym kraju musieli się udać do miasta, skąd pochodzą, żeby się spisać. Po to, żeby Cezar wiedział, ile ma poddanych i gdzie mieszkają. I tak pierwsze trudne zadanie stało przed tym młodym małżeństwem. Nie poddali się jednak i mierzyli się z każdą przeciwnością, którą spotkali na drodze, aż dotarli do Betlejem. Tu historia według wszystkich rozsądnie myślących ludzi powinna wyglądać tak. Józef z Maryją przychodzą i wszyscy w mieście biją się o to, by Pan Bóg urodził się właśnie u nich. Tak jednak się nie wydarzyło. Józef nie był jedynym człowiekiem, który przyszedł się zapisać do Betlejem. W tym samym czasie zjechało się mnóstwo ludzi, także wszystkie domy i gospody były zajęte i Józef z Maryją musieli znaleźć szybko jakieś miejsce, w którym będzie można było urodzić słowo. Jedynym takim miejscem okazała się stajnia, którą znalazł Józef. Tam urodziło się słowo, a to słowo było malutkim Jezusem. I choć zdawało się, że wszyscy zapomnieli o Maryi i Józefie w tym tak ważnym momencie, to musisz wiedzieć, że jest zawsze ktoś, kto pamięta o wszystkich, a szczególnie pomaga tym, którzy we wszystkich trudnościach Mu ufają. Tym kimś jest Bóg. Bóg zaś, podobnie jak całe niebo, miał ogromną radość. Wyobraź sobie coś, na co czekasz z niecierpliwością i nie umiesz się doczekać. Twoje serce jest jak skacząca z niecierpliwości piłeczka. To można powiedzieć, że Bóg z taką niecierpliwością czekał, żeby być tu na ziemi między ludźmi. Kiedyś pewien mądry ksiądz mi powiedział, że Bóg tak bardzo troszczył się o człowieka, tak bardzo się nad nim pochylał, że w końcu wpadł w człowieka i stał się jednym z ludzi. Kiedy to już się stało, zaraz zawołał najlepiej i najdostojniej śpiewających aniołów razem z tymi, którzy najlepiej tańczą, bo chciał zaprosić wytrawnych gości na swoją żłobkową uroczystość narodzinową. I jak łatwo się domyśleć, chodziło o... nie o celebrytów, o aktorów, sportowców czy przywódców. Chodziło o pasterzy, bo Pan Bóg jakoś tak ma słabość do ludzi prostych, a zarazem szczerze wierzących i ufających Mu, w Nim przede wszystkim szukających pocieszenia. Może dlatego, że w odróżnieniu od ludzi sukcesu, którzy są przekonani, że wszystko wypracowali sobie swoim talentem i pracą, ci prości wiedzą, że największą moc ma zawsze Bóg. I nawet największe ludzkie sukcesy przy Bogu są jak garść piasku wobec skarbów najbogatszych królów. Wróćmy jednak do aniołów. Obudziły one pasterzy i zrobiły takie show, że jakby wrzucić takie coś na TikToka, to przez rok byłoby to na głównej stronie. We have not. It's time.
Jak łatwo się domyśleć, pasterze szybko zebrali się i wyruszyli zobaczyć małego Mesjasza, na którego cały naród czekał setki lat. Ponieważ wtedy nikt nie udostępnił wydarzenia na fejsie, no to jak ktoś chciał tam być, to musiał dostać zaproszenie. Nie każdy miał tak łatwo jak prości pasterze. Niektórzy dostawali trochę bardziej zawiłe zaproszenia ukryte w gwiazdach. Mowa tu o magach, mędrcach, czy też królach, których podobno było trzech. Studiowali oni grube księgi, by rozumieć znaki na niebie. Zobaczyli oni gwiazdę na niebie i postanowili się udać za nią. Zapakowali oni swoje prezenty dla małego Jezusa i udali się w drogę. Wszyscy spotkali się na miejscu. Byli tam i święci aniołowie, i prości pastuszkowie, i mądrzy magowie. Całe bogactwo ludzi, talentów i charakterów. A pośrodku nich słowo, które miało zmienić świat. Jeszcze nie zmieniło, dopiero zaczęło, bo miało ledwo kilka godzin. I pomyli się ten, kto stwierdzi, że na tym się ta historia kończy. Bo słowo rosło i miało wiele do zrobienia jako dorosły Jezus i jako wieczny Pan Bóg. I zmieniało rzeczywistość. I zmienia ją do dziś, by była coraz lepsza i każdemu pośród trudów daje dużo miłości i radości. Nie ma bowiem słowa magicznego, które tu i teraz zmieni Twoje życie i cudownie zabierze wszystkie trudności. Jest za to słowo Boga, które mówi, że nikt nie kocha nas bardziej niż sam Pan Bóg i że ten Bóg nie boi się naszego życia i naszej codzienności. Prawdziwie szczęśliwi, moja kochana, są ci, którzy to zrozumieli. Oni nie żyją bez trudności, ale żyją ze Słowem, które jest pełne miłości. W tej miłości szczerym złotem się stają trudności. Za niedługo będziesz świętować Boże Narodzenie. Nie szukaj magii świąt, lecz miłości świąt, bo magia minie zaraz po świętach, a pamięć o miłości wytrzyma w Twoim sercu. Będzie się palić w sercu, dając ciepło, kiedy wokół będzie chłód zwątpienia i da też światło, gdy ciemność zmęczenia. Trzeba tylko się troszczyć, by te słowo było przy nas, z tym słowem się zaprzyjaźnić. To słowo to Jezus. Moja kochana, ile razy uważasz, że wszystko jest bez sensu, to tylko powtarzaj to słowo, a z biegiem czasu Twoje życie zmieni nie magia, a miłość. Miłość, jaką Wszechmogący Bóg ma do człowieka. Zmieni ją nie od razu i nie na chwilę. Będzie zmieniać stopniowo, aż zmieni je całkiem i na wieki. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę.